Materiał zaczyna się w momencie, gdy elitarny oddział Delta Force śledzi grupę zwolenników radykalnej organizacji, którzy prowadzą po górzystych traktach uprowadzonego zwolennika Amerykanów. Dowódca oddziału z daleka określa cel i mimo, że mogliby zaatakować, muszą czekać, gdyż atak mógłby skończyć się tragicznie dla porwanego. Ślad po radykalnych bojownikach urywa się w momencie, gdy ci wchodzą do jednej z wielu jaskiń, które znajdują się w tym regionie Iraku. Dowódca oddziału Delta w momencie odkrycia prawdopodobnej bazy terrorystów, soczyście przeklinając, stwierdza, że tam znajduje się główna baza ich przeciwników. Po przejściu 2 km, oddział przegrupowuje się przed wejściem do jaskini. W środku stracimy łączność. Baza Raptor to Delta 03, mamy namierzonego zakładnika. W jakim jest stanie? Jeszcze dycha, wprowadzili go do jaskini. Następnie pomiędzy żołnierzami dochodzi do wymiany poglądów na temat walki w ciemnościach jaskiń, po czym ubierając gogle termowizyjne wchodzą do środka. Eksplorując przepastne, mroczne korytarze, wojacy żartują między sobą, rozładowując tym samym napięcie. Czują się tam jak na strzelnicy, w końcu ich oczom ukazują się dziwne bioluminescencyjne porosty. Idąc dalej, jeden z wojaków melduje sierżantowi, że odnalazł ciało. Okazało się, że był to zakładnik zjedzony praktycznie do kości. Rozglądając się po komorze, odkrywają nieopodal kolejne ciała, które należały do bojowników prowadzących to miejsce zakładnika. W oddziale pojawia się zaniepokojenie. Jaka broń robi coś takiego? Dopiero co ich widzieliśmy. W tle nagle pojawiają się odgłosy walki i krzyki rebeliantów. Część żołnierzy chce się wycofać, gdyż to odzyskanie zakładnika było ich misją, jednak dowódca chce odkryć, do czego tam doszło. Harper przodem. Zwiadowczyni rusza w stronę komór, po których leje się ogromna ilość bioluminescencyjnej cieczy. Nagle na ostatniego z drużyny skacze coś, co przypomina pająka, który posiadał twarz. A niedługo potem z ciemności wyłaniają się setki, a nawet tysiące tych stworzeń. Są wszędzie, wycofać się. Żołnierze są przerażeni, dochodzi do wymiany ognia, wyszkoleni wojacy z Delta Force giną niczym kaczki, w tym ekspert od ładunków wybuchowych Belmont, który ostatnim tchem krzyknął w stronę sierżanta, dając tym znak, by ten go dobił. Ostatecznie oddział, wycofując się w głąb jaskiń, dociera do olbrzymiej komory, która widać, że była wykuta przez ludzi lub inne mroczne istoty. Robale za nami nie poszły, chyba strzegą tylko tuneli. Ale przed czym? Rozglądając się po komorze, pozostali przy życiu wojacy widzą tajemniczą świątynię, a w tyle pozostaje bojowników, którzy przerażeni uciekają w stronę majestatycznie oświetlonej budowli, z której od mentów coś wydaje przerażające odgłosy. Zwiadowca, analizując otoczenie, odkrywa przejście, a drugi żołnierz na skraju załamania nerwowego zaczyna się modlić. Idąc przy ciebie, żołnierze nadal słyszeli przerażające ryki, aż tu nagle zaatakowały ich większe pająkopodobne stworzenia. Zmuszeni do wycofania z powodu kończącej się amunicji, pozostali przy życiu wojacy skierowali swoje kroki w stronę świątyni, przed którą stał ogromny pomnik kapłana skierowanego w stronę budowli. Odgłosy ze środka spowodowały, że sierżant opętany wszedł do budowli, gdzie przykuta ogromnymi łańcuchami była prastara bestia, opadłe bóstwo. Dwójka żołnierzy, stojąc naprzeciw istoty, była przerażona. Stworzenie, unosząc swój łeb, wydało przeraźliwy odgłos, wpływający na psychikę obu żołnierzy oddziału Delta. Widzieli oni przeszłość, gdy stworzenie niszczyło całe cywilizacje i słyszeli słowa "uwolnij mnie". Nagle sierżant z ostatnim granatem spróbował uszkodzić łańcuchy i opętany rzucił się na swoją podwładną, która zneutralizowała go za pomocą swojej broni podręcznej. Przerażona i osamotniona strzelała w bóstwo, przy czym słyszała cały czas odgłosy "uwolnij mnie", a scena się urwała. Następnie widzimy ją na zewnątrz idącą w stronę słońca, schodzącego nad pustynię. Nie ma ona oczu i ma obcięte uszy, a także szepta pradawną inkantację. Materiał przygotowałem na bazie odcinka serialu Miłość, Śmierć i Roboty o podtytule Pogrzebani w podziemnych korytarzach. Jeśli chcecie więcej tego typu materiałów, zachęcam do proponowania swoich tematów w komentarzach pod filmem. Tymczasem trzymajcie się, cześć!